Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie w śmierci na... Gdzie? Bahamach? Barbados? Tak czy inaczej na wyspie. Na razie wiemy o niej, że jest bezludna. Albo właściwie nie wiemy niczego więcej. Gdzie nasi rozbitkowie próbują sobie poradzić. Możemy rzucić okiem na ich stany. Jak widzicie, Alejandro cierpi na depresję. Spokojnie, nic żeśmy nie zrobili ponad to, na czym skończyłem ostatnio. Dopiero teraz patrzę, że faktycznie tutaj trzeba zacząć działać. Bo Alejandro ma depresję, jest ranny, jest zmęczony. Nie wygląda to na za dobrze. Jacob też tak się średnio trzyma. Julia jest mocno zmęczona. Ich umiejętności na zielono są te strzałki, które sprawiają, że te umiejętności rosną, to już wam mówiłem, ale będziemy się nimi zajmowali po kolei. Yuri znalazł ostatnio sporo ciekawych rzeczy, więc przeznaczymy go do wytwarzania, bo możemy tworzyć materiały. Tutaj mamy... Jak myślicie, co się bardziej przyda? Dobra. Najpierw będziemy uprawiać zbieractwo. Zatem do zbieractwa, do wytwarzania żeśmy wysłali Juriego i wyślemy też Boba. Razem będą pracować lepiej i szybciej. Dobra. Sprawdźmy sobie dalej. Które z nich jest najbardziej zmęczone? Alicja i Julia. Może wyślemy tą dwójkę do ogniska. Niech sobie posiedzą, pogadają. O, czekajcie. Zaraz do was wrócę. Już jestem. No, domowa tragedia. Moja żona położyła mojemu synowi kubek po herbacie na ważnej kartce do szkoły. Kartka została zabrudzona. Mój syn prawie w rozpacz wpadł. Więc tak, tą trójkę wysyłamy tutaj, żeby sobie rozmawiały dziewczyny przy ognisku. To powinno obniżyć ich depresję. Ale przede wszystkim... Chociaż w zasadzie Julia nie ma zbyt wysokiej depresji, prawda? Niech ona się lepiej prześpi. Podobnie zresztą z Alice, ale Alice zostawię tutaj, bo ona poprawi humor Ilianie na pewno. A Alejandro niech eksploruje. Co ta pozostała? Dobrze, niech sobie mija ten dzień, zatem dzień trzeci, wieczór. Zużyli drewno, linę, maszczetę i siekiery. A jeszcze nie udało im się wytworzyć do końca. Ale dogadują się, bardzo mnie to cieszy. Jak ta dwójka? O proszę, wzrósł poziom. Zwykle te motywy RPG są bardzo, bardzo przyjemne. Opadła. No i bardzo dobrze. Wypoczęły dziewczyny, pogadały sobie. O! Zna się na gotowaniu. Jej umiejętności gotowania dwa razy szybciej... Zdobywa dwa razy szybciej umiejętności gotowania, więc mamy już kucharza. Ich relacje też są w porządku. Julia się zdrzemnęła, a Alejandro coś odnalazł. Ale to będziemy mogli dopiero zbadać następnego poranka. No, Julio, pochodzisz z Rosji, nieprawdaż? Co robiłaś w ramach... Znaczy, gdzie pracowałaś i tak dalej, i tak dalej. Nie twój interes, odpowiada Julia. Julia się nie pieści, jak mówię, mówi prosto w oczy i faktycznie nie jest to sprawa Alice. Ale to tylko proste pytanie. Droga Julia, dlaczego się tak zachowujesz wobec mnie? Przecież musimy się poznać. Musimy sobie ufać. A może nie powinniśmy sobie ufać, odpowiada Julia. Dlaczego, pyta Alice? Wiesz coś? Myślisz, że wypadek był przez kogoś sprowokowany? Wszystko jest możliwe. Nawet to, że to ty sprowokowałaś ten wypadek. Na to Alice, jak śmiesz? Nie mogę uwierzyć własnym uszom. Uderz w stół i nożyce się odezwą, parafrazując. Oczywiście, że tego nie zrobiłaś. Uspokój się, ale wyglądasz na winną, jak tylko ci ktoś coś zarzuci. Bardzo szybko przechodzisz do defensywy i tak dalej. No i proszę, tak to rozmowa, więc relacje między tymi dziewczętami się pogorszyły, a przy okazji Alicja zapadła na delikatną depresję. Teraz należałoby się zainteresować głodem naszych bohaterów. Mamy sporo racji żywnościowych, ale to są racje, które po prostu znikają z czasem. Na przykład ryby. Ale warto rybami, ryby są surowe niestety, ale warto rybami na przykład karmić Boba, bo Bob bardzo dobrze reaguje na różne pokarmy i szybko się leczy.
Dajmy Julie dużą porcję jedzenia. Jutro to będzie już takie, więc lepiej zużyć teraz. Chociaż może... No dobrze. Zjedzcie sobie tak. Elegancko. No przynajmniej przez kilka dni nie będziecie głodni, bo niedługo to się niestety skończy, ta idylla. Wcinaj ryby, Bob. Nie wiem, jak będzie na ryby reagował Alejandro. Trochę się jego sickness... No, surowa ryba to nie jest prosta sprawa, takie coś zjeść. Ale jak widzicie, wszyscy są w nie najgorszym stanie. Może damy Julie surową rybę. No, ona też jakoś zniosła dosyć dobrze. No dobra, prześpijcie tę noc, moi mili. Najważniejsze, że owoce się nie psują. O, kurczę. Intensywność ognia zmalała boleśnie. Musimy o to zadbać następnego dnia. Sprawdźmy ten ogień. Można dołożyć drewna. I to podnosi od 10 do 20, więc jest to czynnik losowy. Może można dużo odzyskać, a można niewiele. Zobaczmy, co udało nam się znaleźć na wyspie. O mój Boże! Jakiś stary dziwak. Przeszukajmy. Kto tutaj będzie szukał? Walka i skradanie się. O! Julia jest dobra w tych kwestiach. Ej, sukces? Jakiś taki ciekawy płyn znajdował się za tym koleżką. Lecząca woda, zdaje się. No, okej. Jeszcze można by pogadać z tym dziadkiem, a do tego chyba się nada najlepiej Alice. Chociaż siła walka też by się jej przydała, ale Alice jest najlepsza w gadulstwie. Okej. Spróbujmy się komunikować z nim. Sukces. Opowiedział coś o przepowiedni, znalezieniu i miłości. Okej. A przy okazji wzrosła wiedza Alice, jej inteligencja i zmalała depresja. Jak to miło. Musimy dalej eksplorować, szukając kolejnych wskazówek dotyczących tej przepowiedni. W ogóle wygląda jak kosmita ten pacio. Jest niebieski. Zatem jakaś tajemnica się skrywa na tej wyspie. Tak jak w serialu Lost. No dobrze, rzućmy okiem. Jedzenia na razie nie brakuje. Wytwarzanie przedmiotu... Jesteśmy w dobrą stronę. Potrzebujemy drewna i liny, żeby zrobić kosz na owoce. To może być bardzo ważne. Ale doktor Winters awansowała na kolejny poziom. Handyman. No proszę, umiejętności wytwarzania przedmiotów dwa razy szybciej się rozwijają, jest bystra i dwa razy szybciej jej umiejętności psychiczne, mentalne rosną, czyli inteligencja i... Ciekawe, to było crafting. Crafting skill progresses faster, czyli umiejętności wytwarzania, ale co to jest, które jest crafting? Być może sobie się przyjrzymy tutaj. Crafting. Czyli wytwarzanie, nie? To może być... A! Crafting! Czyli ta umiejętność konkretnie. Więc ona się nadaje do wytwarzania przedmiotów. Tylko, że właściwie nie ma za dużo tego craftingu, co? Natomiast inteligencja jej się przyda. Inteligencja zwiększa ilość punktów, jakie uzyskuje postać podczas zdobywania poziomów. Umiejętności medyczne... Ale jeżeli jej crafting może być taki dobry z czasem, to może warto w to zainwestować. Umiejętności łowcze też są bardzo ważne, no i zręczność. Harvesting, cooking, drying meals, czyli suszenie pokarmów też. Skomplikowana sprawa, no dobrze. Ale do craftingu mamy Juriego i mamy Boba. Może szkoda wykorzystywać to dziewczę także do tego. Ale mamy 11 punktów umiejętności. Spróbujmy to jakoś rozsądnie rozłożyć. Te dwie umiejętności może niekoniecznie są istotne, bo one się będą same rozwijały naturalnym tempem. Wiedza także, bo będzie tą wiedzę zdobywała badania przeprowadzając. Więc dobrze. Dorzućmy tutaj aż 9 punktów. I być może dorzućmy do inteligencji albo do konstytucji. Dzięki konstytucji, czyli tej budowie ciała, będzie szybciej
odzyskiwała, będzie traciła zmęczenie szybciej podczas drzemek. Okej. Okay. No, czyli właściwie, jak z twoją wiedzą? Bo słabo. Słabo. Ale jeżeli chodzi o wiedzę, to Jacob chyba będzie królował oraz... Iliana. Iliana chyba będzie miała więcej wiedzy od... Tak. Iliana ma więcej wiedzy od Dr. Winters. No dobrze, to może ma to sens, ponieważ Boba będziemy prędzej czy później wysyłali do łowienia ryb. Czy Yuri musi udać się na przeszukiwanie samolotu? Chyba nie. Chyba jeszcze za wcześnie. Niech sobie zatem Dr. Winters. Mam niską depresję, więc może wyślemy ją do spania. Czy ktoś tu ma większą depresję, żeby z Alice porozmawiać? Nie. No to wyślemy Alice do eksploracji. Julia niech sobie jeszcze odpocznie. Razem zresztą z Dr. Winters. Najlepiej po dwie osoby, niech będą gdzieś obok siebie, to ich relacje też będą się zmieniały. Eksplorujemy. Dobrze. Przechodzimy do popołudnia. Zos umiejętności wytwarzania Yuri levelował i udało im się stworzyć narzędzia do zbieractwa. Dzięki temu uzyskujemy miejsce, w którym dwie osoby będą mogły czymś się zajmować. Wzrosła siła. No dobrze. Wiedzy przybyło. Co się nazywa ten? Wyleciało mi z głowy. Elegancko. Czy coś opracowali? Chyba niekoniecznie. Tak czy inaczej, te dwie dziewczyny wypoczęły sobie. Ich relacje są w porządku. Alice eksploruje. Niesamowicie eksploruje ta dziewczyna. I odkryliśmy nowy teren. Podczas eksploracji poprawia się budowa ciała i umiejętność eksploracji. Sprawdźmy, co możemy przeszukać. Dżungla. Opuszczony obóz. Może coś tam fantastycznego będzie w tym opuszczonym obozie. Przeszukajmy. Jakie umiejętności będą tutaj grały? Scavenging, fighting, stealth. Julia jest, ale ona słabo ma z tym przeszukiwaniem, więc jeżeli ją tu wyślemy, to prawdopodobnie nic złego się jej nie stanie, ale też niewiele znajdzie, więc to postawimy na Yuriego. Może warto mu nie zainwestować... Ale on nie walczy zbyt dobrze, to ciekawe, nie? Może warto zainwestować w umiejętności przeszukiwania Julii, ale na razie wyślemy Yuriego. Oczywiście ten stealth się nie udał. O mój Boże. Zaatakował mnie jakiś paskudny baran. Zobaczmy, co też ciekawego. Dużo wody, żeśmy znaleźli. Narzędzia. Jakąś czaszkę. Trzeba będzie się przyjrzeć tym przedmiotom w obozie. I zobaczymy... No, Yuri levelował. To też jest ważna rzecz. Steve. Sztywniak. No, ale to jego umiejętności oparte na zręczności. Znaczy, jego zręczność powoli rośnie. No, chyba jest Iron Man. Za to dużo szybciej zdobywa... Poprawia się jego budowa ciała. Nie ma zbyt wysokiej inteligencji, więc punktów umiejętności też nie będzie dostawał dużo na poziom. Ciekawa sprawa, no. Scavenging. Myślę, że warto ciągle w to inwestować, nieprawdaż? Ale on też nieźle gotuje i nieźle się zna na zbieractwie. No i na wytwarzaniu przedmiotów, ale myślę, że scavenging będzie jego główną umiejętnością. Niewiele mamy tych punktów do rozdania, niestety. Yuri, użyj przedmiot. Czy coś możemy zrobić, żeby... No, możemy obniżyć twoje rany. Elegancko. Tutaj możemy... To jest lekarstwo, a tu? Plus 5 do craftingu. No to damy to plus 5 do craftingu naszej Dr. Winters. Ona będzie naszym majsterkowiczem. Właściwie Yuri też jest majsterkowiczem, ale... Zainwestujemy w Dr. Winters. Co my tu mamy? Plus 5 do hunting, do łowiectwa. To jeszcze nie wiemy, komu to damy. Plus 5 do dyskusji. To chyba damy Alice. Alice lubi dyskutować najwyraźniej. Dajmy jej to. Ma 80 już dyskusji. Jak w tym spotkaniu z dziadkiem z antenką było wyraźnie widać, że ta rozmowność się też w questach sprawdza. Depresja i zmęczenie. Alejandro musi wrócić do obozu. Myślę, że... Wyślemy Alice też do obozu.
Czy mamy co wytwarzać? Rzućmy okiem. Nie możemy, ponieważ owocowy kosz jeszcze brakuje nam narzędzi. Właściwie części, więc wyślemy Juriego do zbieractwa. I myślę, że Boba też wyślemy do zbieractwa. Też jego scavenging wynosi 21. Rzućmy okiem na tą listę umiejętności. Kto ma wysoki scavenging? Alejandro ma 51. Yuri oczywiście. Czyli Alejandro i Yuri. To będą takie postacie, które się będą zajmowały scavengingiem. Tylko Alejandro musi odpocząć. Musi wyleczyć trochę depresję. Niech sobie posiedzi z Alice. Mamy za to doktor Winters jest wypoczęta i Julia też jest wypoczęta. Julię wyślemy na eksplorację. Okej. Okay. A doktor Winters... O, w scavengingu się bardziej sprawdzi. Czy Bob, czy ty potrzebujesz odpocząć? No niekoniecznie. Ty weź sobie eksploruj dzisiaj. Ciekawe, jak sobie poradzisz w lesie. Ja wiem, że on nie ma umiejętności w tej materii zbyt dużych, ale... Ale niech się przejdzie, bo i tak musimy jakieś zajęcie mu znaleźć. Jak stoimy z wodą? Mamy 50 tych zapasów, więc wszystko jest pod kontrolą. Kolejny dzień. Dobrze. Ważna rzecz. Trzeba oznaczyć, jakie surowce są nam potrzebne. Zdaje się, że drewno będzie najważniejsze. Czy ja o czymś jeszcze... Aha, musimy rzucić okiem na ogień. Dodajmy, nie mamy drewna, więc trzeba uważać, żeby nam nie zgasł. Kolejny dzień zatem przed nami. Oho! Wędka. Mamy wędkę. Elegancko. Co lepiej? Wędkę zrobić czy owoce? Myślę, że owoce, bo owoce można jeść. Natomiast wędka daje rybę, ale rybę pewnie surową. Więc bez gotowania będzie słabo. Charyzmatyczna. Opinie na temat Alice dwukrotnie szybciej się zmieniają. Znaczy rosną, poprawiają się opinie względem Alice innych postaci. Charyzmatyczne. Nowa umiejętność. Jakby miejsca, które odkrywamy na wyspie, są za każdym razem inne i umiejętności tych postaci też są inne. Czasami są umiejętności negatywne, czasami pozytywne. Eksploracja się poprawiła. Nowy teren żeśmy odkryli. Fantastycznie. Wzrosło oczywiście zmęczenie, bo jakżeby inaczej. Kim był ten dziwny, szalony koleżka z antenami? Miło, tam mniejsza z tym, kim on był, odpowiada Alice, ale ważne, żeśmy znaleźli kolejną żywą istotę. Na właśnie kolejnego człowieka. A czy on w ogóle żyje? Zapytał Alejandro. Ja bym nie sprawdziła nawet jego pulsu, nie dotknęłabym, by sprawdzić jego pulsu. Nawet doktor Winters nawet nie jest pewna, czy to dobrze, że taki koleżka tutaj przebywa. Wygląda na to, że medytuje po prostu, nieprawdaż? Powiedziała Iliana. Martwy albo żywy. Niewiele pomógł, nieprawdaż? Dobrze. To zdaje się, że ta parka uważa, że niekoniecznie jest użyteczny ten gentleman. Jacob taki jest strasznie suchy i jegomość, tyle mam na ten temat do powiedzenia. Pojawia się to odniesienie do tej przepowiedni, czyli znaleźć, miłość i prophecy, czyli przepowiednia. Jacob bardzo nieładnie podsumował Ilianę, że to właściwie są te całe fantastyczne opowieści tylko w książkach, a żeby zeszła na ziemię. No proszę, Yuri, jak już coś powie, to powie coś mądrego. Jedyną rzeczą, jaką wiemy, jest to, że nie wiemy nic. Jest to największa ludzka mądrość. Ale nadal ten jegomość z antenkami może być jedyną nadzieją tej grupy. No i proszę, tu relacje oczywiście się zmieniają, zmniejsza się depresja, zmieniają się opinie na temat niektórych bohaterów. One nie są aż takie super istotne, ale można się im przyglądać, jeżeli będą na jakichś skrajnych wartościach. Tym razem żeśmy nie przeszukiwali samolotu. Może warto poczekać z przeszukiwaniem tego samolotu, aż umiejętności przeszukiwania Yuriego wzrosną jeszcze bardziej. Kto tu jest najbardziej głodny? Najbardziej głodny jest Bob. Nie trudno zresztą się dziwić. Bob jest brzuchaczem. Dajmy Ilianie rybę, to niestety nie,
trochę jej wzrosła chorobowość. Niech zje sobie rybę także Alejandro, choć on dobrze reaguje na to. I mamy posiłki, które już są ledwie zjadalne. I obdzieliły nimi naszych... Jeszcze tutaj dajmy owoce. No i elegancko, nie jest źle. Może jeszcze trochę owoców dla Jacoba. Teraz na pewno trzeba zajrzeć do samolotu. I przeszukać, z nadzieją, że uda się odkryć jakieś... jakieś jedzenie. Musimy zwiększyć intensywność ognia. Dalej będziemy zbierali drewno, bo ono jest potrzebne do wytwarzania. Dobrze myślę. Czego potrzebujemy? 18 drewna i 8 liny. A później do tego dochodzi wędka i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wynajdywanie kolejnych przedmiotów nie do końca ma sens w tej chwili, bo i tak nie jesteśmy w stanie ich wytworzyć. Więc Jacoba wyślemy, żeby sobie odpoczął. Iliana, powiedz mi, jak tam, czego ty potrzebujesz? Iliana właściwie też tylko przede wszystkim odpocząć. Alicja jest trochę głodna, ale nie ma depresji. Sporo depresji ma Alejandro, ale też nie tak strasznie. Za to jest zmęczony. Można mu pozwolić się przespać. Alicja niech wróci do eksploracji, świetnie sobie z tym radziła. Bo może dalej kontynuować swoją zabawę, podobnie Julia. Niech zbierają drewno. A nie, nie. Drewno swoją drogą. Potrzebujemy przede wszystkim jedzenia. Więc wyślemy Juriego, żeby przeszukał samolot ponownie. Ale sprawdźmy też, co też ciekawego znalazło się na mapie. Zamek z piasku. Można go przeszukać. Albo można go udekorować. Na razie go sprawdźmy. No, przeszukamy go, prawda? Scavenging, czyli znowu Yuri. Jej. Słabo się skradasz, Yuri. Ale twoje umiejętności walki wzrastają, pewnie będzie z czasem odnosił coraz mniej obrażeń. Więc może warto, że ten stealth ma niski. To znaczy, że za każdym razem będzie się spotykał z bestiami i prędzej czy później będzie odporny na ich ataki, czy coś, tak sobie myślę. O, totalnie ten piaskowy zamek został zniszczony. Ale leki przeciwbólowe udało się znaleźć, więc żeśmy nic nie skorzystali na tym znalezisku. Bo ani... No bo leki przeciwbólowe to wyleczą te obrażenia, które żeśmy odnieśli. Czy ta trójka może sobie tu spokojnie odpoczywać? Może Yuri niech przeszukuje samolot. Te dwa obozy na razie czyste. Ci eksplorują. Może bardziej potrzebuje kogoś, kto będzie... zbierał... Tak. Lepiej zbierać to drewno, niż eksplorować w tej chwili. Yuri. Dużo drewna znalazł. Lina. Fantastycznie. Materiał. O, jedzenie. Dużo jedzenia, świeże mięso. Okej. Ale wzrosła jego depresja. Wzrosło jego zmęczenie oczywiście. Ta trójka się wyśpi. Zwłaszcza Jacob by się przydało. Świetnie się dogadują wszyscy. Bardzo mnie to cieszy. Trochę więcej drewna. A jak ta dwójka? Eksploracja. Wzrósł level Boba. Dobrze. Może będziemy mogli jakieś umiejętności? Ajajaj, czas mnie goni, mój Boże. Moi drodzy. Muszę już kończyć, bo z mojej perspektywy za chwilę będę z ekipą się spotykał i będziemy nagrywali razem. Zatem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę oglądać jeszcze dalej tę serię. I spotkamy się dokładnie w tym miejscu w następnym odcinku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej, hej.